Bardzo bolesne. W ogóle? W ogóle. To jest nawet takie śmieszne. Ja pamiętam, jak dostałem high -kicka i spłynąłem, to, takie, to było nad miłe uczucia. jak gdzieś tam na chmurkach sobie pływał. 11 <laughs> rano, jak szedłem na trening, zacząłem, że na blacie zostały dwa, a kolega mi przyniósł, ukończyłem 35 lat, 36 batonów, bo się pomylił, bo myślał, że 36. Więc zostały dwa, więc aga zjadła z jednego, to ja zjadłem 33 batony, gdzieś by wychodziło. Na zdrówko, a wracając, też się napije do szkoły. Byłeś bardziej ścisłym umysłem, humanistą? Dziesięciokrotny, 20, 30. Chcę zrobić najdłuższe tryliony świata oficjalne. Chcę zrobić bardzo mocne rekordy. Chcę, jakby tak się rozwinąć, żeby być jedną z najwytrzymalszych osób na świecie. No i taki mam cel. Ja bym zepsuł to, żebym szedł. Bo po prostu bym nie ukończył tego wyścigu. Z drugiej strony nie byłoby tej afery. <laughs> tak. Ale wiesz, co tak miało być. Ja? Robert, kara się dzisiaj u mnie. Co słychać, Robert? Takie pytanie rozgrzewkowe. Cześć i witam wszystkich. Co słychać? Wszystko dobrze. Piękne życie. Piękne życie i piękny wynik na Florydzie. Najważniejszy w Twoim życiu? Mm, jeden z ważniejszych, czy najważniejszy? Nie wiem. Jakby już jak coś robisz tyle lat, to przed startem jesteś jakby spodziewasz się jakby tego, co się potem dzieje, więc jakby jest łatwiej. Te pierwsze wyniki było, były większym szokiem, a teraz jakby już po prostu wiem, co może się wydarzyć i wiem, że raczej się to wydarzy. Na pewno przygotowania były dużo trudniejsze i po tym wyścigu bym. Mega z siebie dumny, i nigdy jakby tak nie oceniałem siebie sam yy, wcześniej. Natomiast tutaj było dużo gdzieś tam perturbacji wcześniej, i byłem cholernie się dumny, że i dociągnąłem przygotowania, i ten wyścig do końca tak. Mówisz o tym, co działo się w lipcu? Yy, to działo się cały czas, więc jakby koniec lipca było najgłośniej, sierpień, yy, później gdzieś trzeba było sobie to wszystko poukładać. I fajnie, że mi się tak udało. Wiele osób Cię wspierało, ale też widziałem takie krytyczne komentarze na Twoim Instagramie. Ty je czytasz? To Cię boli a propos tej afery dopingowej? Eee, jakby ja wiedziałem, jak to będzie wyglądało, wychodząc z tą informacją. Natomiast mm, z jednej strony, jak głosi hasło ostatniej kampanii, My to sukces, mam wyjebane. A z drugiej strony, mi raczej szkoda tych ludzi, że jakby. Oni nie rozumieją, że czas na tym świecie jest ograniczony. Jakby sensem życia nie jest siedzenie w telefonie i śledzenie osoby, której nie szanują, nie akceptują, którą się nie inspirują, tylko w życiu chodzi o coś innego, więc jakby z jednej strony, ich, z drugiej strony mi ich szkoda. Ale nie robi mi to w ogóle. Mm. Oczywiście blokuję, bo to jest moja bańka, moje sociale, natomiast gdzieś negatywne komentarze na nie wiem, innych portalach, czy pod jakimiś wywiadami, to w ogóle nie czytam, bo to no, nie ma sensu. A bardzo boli cię fakt, bo tak trochę płynnie do tego tematu przeszedłem, ale pociągnę go nieco, pozwól, że no ludzie myślą, że ty wiesz, wziąłeś środki i one potem bezpośrednio przekładają się na to, jak będziesz no jakie wyniki osiągniesz że to jest jak w kreskówce wiesz że Asterix Obelix pije coś z magicznego kotła i potem wiesz ma 20 razy więcej mocy na pewno miały jakiś wpływ na walkę bo to było przed całą walką więc miały tam jakiś nie wiem procent mały wpływ żeby się zregenerować no żeby w ogóle do tego dociągnąć do tej walki natomiast później to wiadomo że to nie miało jakby nic, nie? Jakby żadnego przełożenia na nic. Zdziwiony byłeś, jak przyszły te wyniki z Brazylii? No, oczywiście, że tak. Okej, okay. próbka A była pozytywna, próbka B też pozytywna, tak? Próbki B nie robiłem. Okay. Znaczy, poprosiłem o próbkę poprosiłem B, się. natomiast odradzili mi, bo wiedzieli, że osoby niektóre się na mnie szykują i podobno po otwarciu próbki B Krajowa Komisja mogłaby wnioskować o wyższy wyrok. Więc yy, ostrzegły mnie po prostu osoby, które zapoznały się z tą sytuacją i jakby dały mi najniższy wymiar kary, bo wiedziały po wynikach, że to po prostu jest z jakiegoś tam wcześniejszego okresu i wiedziały, że całe życie mnie badały w ultra, bo startowałem tylko w jednej federacji, i powiedzieli, że tylko sobie tym zaszkodzę. Więc to było mega, że miałam wsparcie z zagranicy, a nie miałam wsparcia w kraju. To jakich? Osoba, o, o jakich osobach mówisz? Konkurenci? Tutaj? Tak. Nie, nie. Myślę, że powiem ci, nie chcę promować tej osoby, okay. więc jakby powiem ci, może poza kamerami, ponieważ yy, ja wiem, jak działają media, że jutro to będzie w mediach i jakby, trzeba nie wiem, kiedy wychodzi podcast. Ja już nie chcę robić promocji takim atencjuszom. Jasne, jasne. Ale życie toczy się dalej i ty idziesz do przodu. Tak, ja się nauczyłem jakby żyć teraz. Zawsze starałem się jakby o tym pamiętać, natomiast ta sytuacja sprawiła, że naprawdę zrozumiałem, co to znaczy żyć teraz. Że to tylko to się liczy, te kroki, które robię teraz. To, co powiem tutaj, będzie miało wpływ na to, co będzie później. Aż ja w ogóle, jakby nie myśleć, co będzie dalej, co będzie. Nie wiem, na kolejnych zawodach, tylko myślę o tym, żeby jak najlepszą robotę wykonać, jak najlepsze ruchy i gdzieś tam w rozwoju swoim takim osobistym, swojej marki i, i swojej jakby fizyczności, bo jakby swoim ciałem zarabiam. Więc jakby staram się być dobrym człowiekiem i każdą sekundę życia wykorzystywać tak, żeby gdzieś na łożu śmierci być się dumnym, a nie żałować tak, jak te osoby, które właśnie wchodzą w, w klawiaturę i żyją moim życiem. Jesteś rocznik 89, rocznikowo 35 laty, to ile jeszcze chcesz startować? Wiesz co, dopóki będę miał na to ochotę. Ja ultra mogę robić nawet, nie wiem, jakby miał 60-70 lat, tak samo widzę we freak fightach, nie wiem ile tam ostatnia walka, Najman Murański, ile oni mają... Muran ma rocznikowo 55. No, no więc freaky też można ciągnąć, tak. po, Podoba mi się łączenie tych dwóch dyscyplin, więc na pewno jak oni mają tyle lat, to ja myślę, że i będę w stanie dłużej to pociągnąć. Oglądałeś ostatnią galę Cloud? Mhm. No, i co sądzisz o walce właśnie Muran versus Najman? Eee, wiedziałem, że to tak może się potoczyć. Eee, w ostatnich, nie pamiętam chyba dwóch walkach, widziałem, że Marcin był taki początkowo bardziej bitny, ale po. Ja to tak widząc z boku, widząc pierwsze tarapaty, czuję, że on się po prostu gdzieś tam poddaje. Nie wiem, czy tak jest, natomiast mm, tak mi się wydaje, że nie wiem, albo z jednej strony chcę po prostu jak najdłużej być w tych frikach. Chcę być zdrowy, nie chcę zostać obity, a, a z drugiej strony, nie wiem, ja nie potrafiłbym tak się szybko poddać. Ja wiem, że na, ja kiedyś miałem oczodoły połamane, jak walnąłem w ciężarówkę na rowerze, ale myślę, że zderzenie z ciężarówką na rowerze to jest zupełnie coś inaczej niż zderzyć się z ręką Murana. I, i myślę, że dałoby rady kontynuować po prostu tą walkę. Nie? Ja jestem po prostu osobą, która będzie się biła do końca i nie kumam tego. Dlaczego tak to przerwał? Ale wiem, że wiele walk, walk według mnie za szybko przerywał. Pomimo tam kiedyś z tym Adrianem ciosem, tak się bił, coś tam było, jakieś ciosy. Tak, w tam było uderzenie w potylicę. tak. Nielegalne. Ale też według mnie to, to nie wyglądało tak, żeby ktoś tam, nie wiem, pływał czy coś. Faktycznie mógł odpocząć chwilę. Sędzia dałby ujemnych punkt, ale ja też był, biłbym się dalej. Chyba, że nie wiem, Marcin ma tak inną odporność na ból niż ja i faktycznie odczuwa to dużo mocniej, to wtedy przepraszam za te słowa, które już w powiedziałam. Czyli mocno w tym frikowym świecie siedzisz, no sam się bijesz, tak? Ale jak widać śledzisz wszystko niemalże. Ja lubię to oglądać, tak. Okay. Nawet jak jeszcze tam mnie nie było, to lubiłem to oglądać. Kogo lubiłeś, zanim ci jeszcze nie było w tym świecie frików? Wiesz to ja bardziej śledziłem właśnie tak. Y Osoby, które kojarzyłem, właśnie bracie Tyburskie ode mnie Zebląka, wujaszek też przede mną był zebląga, Też gdzieś tam kojarzyłem niektóre osoby, a też pamiętam, że niektóre walki po prostu mnie interesowały, jak, no nie wiem, jak wchodzisz na przykład w walkę, potem algorytm ci podpowiada coś znowu swojemu. E, widziałem jakieś tam kłótnie, to chciałem zobaczyć, jak na przykład jakiś konflikt się wyjaśnia, więc to z czystej ciekawości. Nie, nie mam coś takiego, że kimś tam się jarałem. Kasjusza lubiłem też oglądać jeszcze okay. wtedy, pamiętam. A w walce Muran-Najman, za kim byłeś? W ogóle nie miałem cześć takiego, nie miałem. Ale jeżeli chodzi o tę galę, to piękna walka kobiet, to tak, w ogóle... bardzo fajna. Tam był charakter. Aż wstałem i na stojąco biłem brała, to było przepiękne. I prop... Marta mm -hmm. i Lexi, tak? Tak, tak jest, pięknie. Marta Mega gratulacje. A propos walki kobiet to miała też się bić pani Gosia magikalno została zawinięta przez policję, jak to się mówi, są friki, Afryki, gdzieś jest taka granica, której już nie lubisz, uważasz, że takie postaci powinny się bić, bo to jest osoba, która no, nie prowadziła się sportowo większość życia i nagle wchodzi do klatki, to może czymś grozić? Czy z tego co wiem, to dużo było takich opinii, ale też podobno miała badania i wszystko wychodzi. Jeżeli idziesz na taką walkę, to wiąże, że musisz pójść wcześniej zrobić badania, żeby być dopuszczonym. Więc czy jeżeli. Ktoś idzie normalnie, faktycznie to robi, jest dopuszczony przez osobę, która jest kompetentna i wystawia to zaświadczenie, no to nie mam z tym najmniejszego problemu. Wydaje mi się, że też dla tej pani jest jakaś, nie wiem, lepsza teraz jakość życia. Na pewno jest w stanie zarobić dużo większe pieniądze. Nie wiem, czym się zajmowała wcześniej. Więc ja widzę dużo plusów tutaj. No i też może być inspiracją gdzieś tam, gdzieś tam dla swoich roczników i nie, ma, nie widzę tutaj żadnych minusów. Nie, nie lubię tylko we frikach, jak ktoś yy, obraża rodzinę gdzieś najbliższych. To jest, mnie to przeraża. Dla mnie takie osoby powinny być od razu kasowane. Wiele ciekawych wątków powiedziałeś o badaniach. Ty się badasz regularnie? Jakie masz wyniki? Masz trochę inne wyniki niż taki standardowy człowiek, niż ja na przykład. Nie mam jakichś tam, za wiele tych strzałek zazwyczaj, to są jedna, dwie strzałeczki i jedna to jest, pamiętam zawsze, czy dwie ale właśnie, o jeżeli chodzi o alergię. Coś tam mam podwyższone, nie pamiętam teraz. I zawsze miałem dobrą hemoglobinę i hematokryt jakby pod maksa, nie pamiętam. Hemoglobinę miałem około 17, hematokryt 48, 49, tam jest chyba max 50. Więc to niby świadczy o tym, że no, jakby mam fajnie organizm, który mógłby osiągać duże wyniki gdzieś tam w sporcie, bo wiele osób wiem, że na to pracuje, żeby mieć wysokie, a ja mam po prostu naturalnie te parametry wysokie. A tak to bardzo rzadko to robię. Teraz po wyścigu właśnie za tydzień się umówiłem, bo współpracuję z u pacjenta i czasem do mnie po prostu przyjeżdżają i tak to przed walkami, gdzieś tam kiedyś w straży do pracy potrzebowałem co roku. Nie mam coś takiego, że mnie to jakoś bardzo interesuje. Jesteś genetykiem, prawda? Mówisz o tym otwarcie, że masz te jednak warunki lepsze. Czy lepsze? No, myślę, że no, mam genetykę. Jak, jakby inaczej. Jak rozmawiam z każdym, a teraz na sali, jak wróciłem po paru miesiącach, bo we wrześniu ostatni raz byłem na sali, to na takich, nie wiem, ćwiczeniach. Yy, niektórych się dużo mniej zakwasza niż osoby, które to robiły teraz miesiącami, a ja w ogóle tego nie ćwiczyłem, więc no, na pewno. Coś jestem. A to prawda, że sparujesz z kilkunastoma osobami, one wchodzą, zmieniają się co rundę, a ty jesteś dalej, wiesz, w gazie i w ogóle nie jesteś zmęczony? Miałem tak, że do tamtych przygotowań tak robiliśmy, ale... Też pokazało mi to, że to jakby nie ma żadnego znaczenia, jak trafiasz na gościa, który jest dużo cięższy, silniejszy, to nawet nie wykorzystasz tych atut atutów. Dlatego teraz po tamtej walce obiecam że po prostu po co są te kategorie wagowe, żeby to robić w swoich kategoriach. Jak ja nie byłem jakimś zawodowcem, to nie, nie wiem, jakimś takim IQ fajterskim nie przechytrzę e, dużo cięższego, czy silniejszego, czy wyższe, z wyższych kategorii. Ja wiem po prostu, że muszę być w 6.6, nie wiem, jakiś catchweight max do 6.9 robić. E, i wtedy będę mógł pokazać siebie tą wydolność, ten charakter. Bo jak ktoś jest dużo cięższy, to ja po prostu nie chcę być upokorzony i tak, bo walczą z tą z To ja już po prostu nie chciałem być znokautowany. I tylko o tym myślałem. W ogóle nie myślałem o tym, żeby coś zrobić. Dopiero w trzeciej rundzie, jak czułem, że on słabnie. I wtedy mi brakowało czwartej, piątej, szóstej. Ja już nie chcę do tego tak podchodzić, bo to jest głupie. Ja teraz będę się bił w 6-6 i będę chciał te wszystkie swoje atuty pokazać. Szybko wróciłeś na macie, na matę po powrocie z Florydy? Mm, tak, chyba nawet jak wylądowałem, to był weekend po prostu później i musiałem odczekać, tak by było od razu. Okej, okay, to coś jest na horyzoncie w takim razie? Tak. O, no to ciekawe, jak rozumiem będzie to walka w fame, na pewno nazwiska nie możemy zdradzić, ale kiedy się spodziewać? Gala w maju, o ile się nie mylę, jest tą najbliższą. Federacja ogłosi. Dobra, dobra, fajne nazwisko? Wiesz co, to nie jest jeszcze dopięte, bo są okay. trzy osoby i to tak naprawdę zależy od federacji. Kogo Masz wybieram. spośród tych trzech osób jakieś jedno nazwisko, z którym byś chciał. Nie, nie mam Ok. jakby szanuje każdą z tych osób i obojętne, z kim zawalczy. Tomasz Adamek wraca do fame, że tak powiem. Ciekawa walka, jak ją obstawiasz. Wraca on, chyba, jeszcze nigdy nie był fame. No był. wraca w takim sensie, że on był podpisany z fame, potem wyszła Pandora Gate, mm -hmm. poszedł do KSW, nazwijmy to, stoczył tam walkę z Mamedem, no i wraca do fame, dlatego tak to okay, było. I jeszcze, jakie było pytanie? Wiesz co, no jak to oceniasz, To masz Adamek, fame z Bandurą, mocne starcie? Głośne, więc je, jeżeli coś jest dobre dla federacji, bo jest to głośne, czyli dobre, dobre dla federacji, to ja się cieszę i kibicuję, bo federacja mnie mega wspiera, poza tym freakfighterskim światem, też tak. w moim sporcie, więc y, życzę im jak najlepiej, bo oni hmm. jakby postawili na mój rozwój, więc... Chciałbym, żeby też im wychodziło. Jasne, Fame był twoim głównym sponsorem, jeżeli chodzi teraz o te zawody na Florydzie. O takie, przygotowanie, tak, o o przygotowanie. Dokładnie. Wielu na pewno sponsorów się od ciebie odwróciło, oni byli cały czas. Tylko jeden sponsor. Tylko jeden. Więc to, Znaczy inaczej. Jeden sponsor, z którym pracowałem wiele lat, się odwrócił mhm. i spadły mi reklamy. Które podpisałem po wyścigu, ale natomiast jeszcze wtedy z nim, wcześniej z nimi nie współpracowałem, więc nie mogę powiedzieć, że się odwrócili. Po prostu no, musieli zawiesić działania, i to było oczywiste. Sam na tych o to prosiłem. Okej, okay, okej. Okay. A teraz takie marki chciały do ciebie wrócić na przykład, kiedy znowu świętujesz sukcesy? Wiesz, co? Czekamy na wyniki testów antydopingowych. Jak już będzie wszystko oficjalne w tabeli, wtedy mam bardzo dużo ofert i. Nie chcę się po prostu podpisywać, chcę, żeby Pewnie. było wszystko oficjalnie. Czyli to jest tak, że muszą przyjść wyniki i dopiero wtedy masz oficjalny rekord, jeżeli chodzi o Florydę. Czy ja 99,9% wiem, że to będzie wszystko OK, tylko tak. po prostu wolę zaczekać, żeby, wiesz, żeby było wszystko oficjalnie. Okej, okay, okej. Okay. A spodziewasz się, że ktoś mógłby ci chcieć zaszkodzić, że mogą podać jakieś wyniki, które nie będą zgodne z prawdą? Nie, ale jakby, wiesz, no jednak miałem coś tam rok i dwa miesiące temu i i mam, jakby podobno, już nie, niemożliwe, że to było tam do 6 miesięcy. gdzieś trzeba na zagranicznych stronach. Nie tak, jak mi powiedziano, że to będzie ten krótki okres czasu. Yy, a minął rok i dwa miesiące, więc ja wiem, że na, na 100% nie będzie nic, ale chcę mieć to oficjalnie, że jestem w tabeli i wtedy można robić dalsze działania. Jasne. Wracamy do Fame MMA. Kogo jeszcze stamtąd lubisz oglądać? Na przykład, ostatnio walczył ten Wielki Bół. Aha. Yy, I. Jakby on mnie na początku go w ogóle nie lubiłem, nie podobało mi się jak tam gdzieś się wypowiada, myślałem, że to jest kolejna jakaś taka atencyjna osoba. Eee, Ale jeszcze to, że z tym chłopakiem w ogóle chodziłem do szkoły. Nie pamiętam, czy on młotem rzucał, czy pchał kulą. W szkole szansportowego tak? razem Tak o, to ciekawe, więc ja też wiedziałem, wchodząc, jaką wchodził w ten świat, że to jest jakby było lekko atleta i jakby... Że to nie jest zwykły gość, który gdzieś tam dla niektórych jest kurwa bułą wielką i sobie nie poradzi. Więc ja, jakby wiedz... zainteresował mnie, ale nie lubiłem go. A potem, jak zacząłem, jaką się rozwinął, jaką się wypowiada, ja... że jest naprawdę fajną, spoko gościem. I ją na przykład teraz bardzo kibicowałem na tej walce. Pomimo tego, że lubię Crazy'ego i tak, tak. No nie miałem czegoś takiego, że chciałem, żeby ten przegrał. Ale jakby kibicowałem Wielkiemu Buł. I w, I w ogóle interesowała mnie ta walka, bo wiedziałem, że to będzie ciekawe, bo tamten jest bitny, jest elektryczny, jest taki trochę jak mamet, nie wiadomo z czego wystrzeli. A tutaj czułem, że to może być taka największa przeprawa, bo w, yy, patrząc na poprzednich przeciwników wielkiego bu, więc to mnie bardzo interesowało i kibicowałem tą gościowi. A w fejmie co? No Zawsze wszystkim od siebie z klubu. No oczywiście, to jest, jak jesteśmy razem na Macie jest to z życie takie inne. I już te relacje są no, i te więzi mocniejsze, więc ja każdemu od nas z klubu bardzo kibicuję i przeżywam te walki mocno. Od Was z klubu, czyli z Unik, czy z Kopakabany, bo ty chyba poszedłeś za trenerem Szyszką, tak? Tak, a, a ja nie wiem, czy ktoś wynikł z firmy zawodników Marta Czy ja z tego, tak, że ja Marta. wtedy jeszcze z nią nie trenowałem, a tak naprawdę od trenera Szyszki to zawodnicy po prostu dalej są z trenerem, więc po prostu od trenera Szyszki, no, z klubu. O na Szaszczyk. Powiedziałeś o Mamedzie, więc dopytam o tę walkę Mamed versus Adamek. To też oglądałeś? Ja miałem wtedy wyścig i no właśnie, tak. ja tego no sobie tak. nawet nie otworzyłem. Nie wiem, czy to jest do obejrzenia, tylko słyszałem, że tam... Nie myślałem, że a Tomek wygrywał na punkty, a dużo osób mi powiedziało, że właśnie niekoniecznie. Bo ja myślałem, że on wygrywał na punkty i po prostu Mamet rozwaju rękę, A się okazuje, że podobno. To mamet wygrywał tak Mamed te pierwsze wygrało. rundy. Jak, więc jak to najbardziej. To troszeczkę mnie zdziwiło, bo to było w dużych, prawda? E, tak, natomiast wiesz, mamet doskakiwał, bił, odskakiwał, on ma taki styl, więc ja to nie, wiem, nie były ale takie. Nie na punkty. Tak? tak, jak najbardziej. No więc jakby trochę mnie to zdziwiło. To nie były takie starcia w półdystansie, ale było do nich coraz bliżej, więc kto wie, jakby to się no, zakończyło. Gdyby, gdyby nie kontuzja. Ty przed Florydą borykałeś się z jakimiś urazami, jeżeli o kontuzjach mowa? Nie. Nad mnie kolano przestało, bo gdzie zerwałem więzadła i łąkotki, nie miałam nic tak szczerze. Nie pamiętam, żeby coś mi bolało. Te więzadła kiedy pierwszy raz zerwałeś? Z Filipkiem na walce. Z Filipkiem na walce. I wtedy je sobie wstawiłeś, to była ta walka, tak? To kolano podczas pojedynku. Znaczy, jakby mam takie uczucie czasem, że mi wypada i tak muszę sklepnąć, klepnąć, żeby mm. nie wiem, czy tak się ociera i zostaje. Takie okay. dziwne uczucie. Okay. Jak, jak przybiję z, z zewnętrznej strony, to. To wiem, że to nie wskakuje na miejsce, bo to już wcześniej wskakuje, tylko jest takie jakby uczucie, jakby gdzieś było z boku i mi to pomaga. Ale to z kubą nowacz też mi wypadło z dwa-trzy razy. Tak, pamiętam to. To nie mam czasu z tego zrobić, bo jak zrobię, a miałem jakieś krzyżowe, to wiem, jak długa rehabilitacja mnie czeka. Pamiętam, że rzepka mnie kuła później podczas długich biegów, i ja nie chcę tego znowu przeżywać. Ja mam jeszcze do, kilka wyścigów do zrobienia, to mi tak naprawdę nie przeszkadza najgorzej jak na przykład równo ktoś mnie trafi i wtedy wygląda, że padam po ciosie, a, a czasem jak ktoś mnie trafia, to to mi wypada. I na przykład miałem tak w walce, nawet z Filipkiem w, ostatniej, w jednej z rund, na końcu z gongiem, to każdy myślał, że ja po ciosie, a ja wiem, że mi wypadło. I że wiedziałam, że ten cios nie ma mm -hmm. znaczenia, nie? Więc to jest problem, że mogę stracić punkty, no ale to jest moja już jakby decyzja. A nie bałeś się nigdy, że sędzia pomyśli, że masz taką kontuzję, że szybko przerwie walkę i przez to przegrasz? Nie, bo ja mówiłem do sędzia, go ja ch chyba na początku mamy mameda, ten z Arachionu Bońkowski. Bońkowski, tak, Szymon Bońkowski. To on chyba z regionu, nie? Arachion jak najbardziej. To mówiłem właśnie, że kolano mi wypadło, okej, okay? i potem do Piotra Jarosza, tak, z jak Piotr walczyłem, tak tak. walczyłem, tak. też mówiłem, że kolano, ale jakby ja ich komunikuję od razu w trakcie walki, że luz, nie? Ja nie pokazuję, że nie chcę walczyć. Więc myślę, że nie powinno być tak, że sędzia cię nie dopuszcza, bo każdy ma jakieś mikrourazy w walce. Gdzie jest większy ból? W pojedynku MMA, czy też pięściarskim, a może w ultra -triatl triatlonie. W pojedynku MMA nie wiem, bo ja tylko dwa treningi miałem do MMA, jak w ogóle wszedłem dowiedziałam się o walce w fejmie, jeszcze nie znałem rywala. Więc trening bokserski jest, jest przyjemny. Mhm. Wiadomo, że to jest, pra, pracuje się długo gdzieś tam w, też w beztlenie i to nie jest aż tak przyjemne. Natomiast ja już się nauczyłem tak przesunąć u siebie tlen, że dla, dla, dla tych zawodników, z którymi gdzieś tam sparuję czy trenuję, to, to ja się prawie nie męczę. Więc oni wchodzą na te wyższe strefy i tam cierpią, a ja, ja tego nie mam. Więc y, jestem w komforcie na treningach bokserskich. Chyba, że gdzieś tam czasem trener mi e, ogarnia taki sparring albo mocniejsze zadaniówki z takim chłopakiem, który, jest, e, który się bije w boksie, i faktycznie z nim czuję, że tam gdzieś jest ta zadyszka trochę. I, A, uh -huh. i tam może gdzieś tam przesuwam. E, może te granice, że czujesz, no trzeba uważać, może gdzieś tam nie przeciągać tych akcji, bo może je gdzieś przytkać, ale to naprawdę jest już zawodowiec. A przejmowanie ciosów? Bardzo nie, bolesne, o, w ogóle? W ogóle. W ogóle. No, to jest nawet takie śmieszne. Ja pamiętam, jak dostałem hajkika i spłynąłem, to, takie, to było nadmiłe uczucie. jak gdzieś tam na chmurkach sobie pływał. Ale teraz miałem taką sytuację. Na treningu to było? Na, na treningu dostałem hikika, a teraz mówił do kolegi, że nie ma kopnić, ale mnie kopną, nie wiadomo czemu. Taki co, odruch. Co to był za kolega? On nie lubił gdzieś tam występować, więc nie będę mówił. Ale dobra, w porządku, dobra, ale okay. waga ciężka. Po prostu się zapomniał i kopnął mnie w łeb. I co, obudziłeś się, bo zemdlałeś? Nie, stałem. Czy... Mhm. ja wiedziałem, że dostałem ten cios, ale trener powiedział, że przerywamy, nie? Bo nie wiedział, jakie to tam gdzieś spustoszenie u mnie w głowie dzieje, nie wiedział, mhm. czy ja podpływam mocnie nie chcę się dalej bić. A na wątroby może byłem dwa razy zgaszony przez całe te przygotowania wszystkie. Tak to nie. Nie odradzała ci rodzina albo Agnieszka wejścia w MMA właśnie z racji tych urazów, no na przykład głowy po high kickach? To było jednorazowe. Na początku tak. Wiadomo, że mama dalej mówi, czy po co ci to i tak dalej, bo mama też nie rozumie, że to jest sport. Dla niektórych to jest tak, jak wczoraj rozmawiałem, mordobicie jakieś. Nie wiem. Jak masz mądrego trenera, mądrych sparing partnerów, którzy nie chcą ci zrobić krzywdy na treningu, to przejdziesz przez okres przygotowawczy w zdrowiu i, i tak naprawdę rozwiniesz swoje umiejętności. I nic tam się nie powinno złego wydarzyć. A na walce, no, no jest sędzia, to nie jest ulica, że ktoś cię dobije na ulicy i. Z... No wiem, że zdarzały się jakieś wypadki, tragedie, e, natomiast według mnie to już były wady jakieś wcześniej, czy w głowie, czy jakieś mniejsze guzy. Co według mnie nigdy nie było. Znaczy, nie mogę tak mówić. Myślę tak, że nie, nie było raczej takiego zdarzenia, że ktoś bezpośrednio po walce e, odszedł. Z tego świata, a, a był zdrowy przed pojedynkiem. Wydaje mi się, że coś tam mogło być gdzieś ukryte zawsze, i przynajmniej ja tak w to wierzę i tak sobie oszukuję głowę. No tak, ewentualnie zbijanie wagi, wiesz, takie historie, wiadomo, że to jest najcięższe. Tak. Żałuję, tego że. Ja trochę... nie rozumiem. Na przykład, dla mnie powinno być coś takiego, że w dniu. Każdy waży, ile naturalnie, tak się bije. Bo to było najzdrowsze do tego sportu. Nie wiem, czy on tak... Chyba w jiu tak jest, nie? Czy wiesz co? Przede wszystkim nowagę zbijasz w dniu ważenia przed galą, tak? Dzień przed galą w takim sensie, no i potem już się A, bijesz... Ale w... według mnie powinno być, nie wiem, masz do walki godzinę, idziesz się ważyć. Okay, że o to chodzi. Okay. Że każdy powinien tak? walczyć w naturalnej wadze. To było najbardziej sprawiedliwe i najzdrowsze dla organizmów. Nie wiem, czy on tak nie jest... No to jest prawda i dużo osób jest za tym, żeby znieść takie zbijanie wagi, żeby albo to robić właśnie w dniu walki, żeby zawodnicy nie mogli ponosić konsekwencji zdrowotnych, które są duże. Gadaliśmy o tym trochę przed programem. Dużo bardzo wody Bardzo szczerze. A to dolewaj teraz. sobie śmiało Cześć. wręcz czego tam jest zbanek, bo tak ja bym ci polał. Ile, ile wody dziennie wypija Robert Karaś? Bardzo dużo płynów, to nawet nie chodzi o to, że tylko wody, ale ostatnio dużo wody kokosowej pije. Mhm. Eee, Zwykłej nie do końca lubię sobie cytrynę wrzucić albo pomarańczkę jakiegoś skroić. Ale bardzo dużo a nie liczę tego. Ja po prostu cały czas piję mam wrażenie. To czemu tak czy suszy? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to jest od cukru, że tyle tego jadłem. Zacząłem teraz, bo tam od dwóch dni staram się lepiej odżywiać. Zacząłem na dłuższą metę, ale jest takie coś, że ja nie umiem zasnąć, jak nie mam butelki wody przy łóżku, bo jak ja się przebudzę w nocy, to ja muszę się napić. Po prostu jest coś takiego, że już, nie wiem, takie mam uczucie, że chcę się napić. Powiedziałeś mi przed wejściem tutaj do studia, że zjadłeś sporą ilość batoników. Zdradzisz ile? Ja miałem 8 marca urodziny. Mm -hmm. To wszystkiego najlepszego, bo to widzisz. Dzięki. Dziesiątego... Przepraszam. 11 rano, jak szedłem na trening, zacząłem, że na blacie zostały dwa, a kolega mi przyniósł, ukończyłem 35 lat, 36 batonów, bo się pomylił, bo myślałem, że jest 36. Więc zostały dwa, więc aga zjadła z jednego, to ja zjadłem 33 batony, gdzieś by wychodziło. Eee, ale pamiętałem, że jeszcze dzisiaj jechałem na gale, jeździłem po mieście, tankowałem, i zawsze jak tankowałem, to jakieś tam kinderki, Twixy, coś. Mhm. Więc według mnie zjadłem z 50 batonów w 48 godzin. Tak. To znaczy, że co godzinę jakby batona średnio, nawet wliczając sen. Tak. I tak się obrzydziłem sobą, że mówię: Kurde, czemu ja to robię? A po drugie, mój Milan, widząc, że jem tego bajecznego, to zaczął podchodzić i mnie mówić: mhm. Jakby takie dziwne jakby zachowania, które nie powinny być. Nie chciałem go uczyć tego tak. już od małego. Yy, I to bardziej dla niego to zrobiłem niż dla siebie, nie? choć sam siebie obrzydziłem: Mówię, co ja kurwa robię? Nie? Całe życie ten syf. I co zaczęło iść w jeszcze gorszą stronę. Przez... Kiedyś jeszcze miałem zgagę, jak zjadłem powyżej 10, a teraz zobacz, 50 gdzieś i nie miałem żadnej zgagi, mm -hmm. dobrze się czułem i to jest najgorsze. Więc chcę to odciąć, bo na pewno to ma jakiś wpływ gdzieś tam, te narządy wewnętrzne może się jakoś otuszczają, a chcę długo żyć dla Algi i dla Milanka, więc... Taka jakaś dojrzałość, coś mi dopadło takiego. Zawsze tak lubiłeś słodycze? Zawsze. Od dzieciaka. Nie pamiętam poza jednym challenge'em 30-dniowym, pamiętam, bez cukru, to ja nie pamiętam dnia bez słodyczy. Nie pamiętam. A zawsze byłeś takim szczupakiem? Nigdy nie tyłeś od tych słodyczy? Nie, nigdy. Myślisz, że gdybyś przestał trenować i być dalej tak jadł, to byś dużo przytył, czy masz taką genetykę, że nie? Nie przytyłbym. Ja kiedyś, jak miałem właśnie tą rekonstrukcję, to rok nie mogłem trenować. Miałem takie powikłania mhm. i ja ważyłem tyle samo. Pamiętam, wtedy ważyłem zawsze 64 i 64 dalej ważyłem. Tylko trochę sylwetka się zmieniła, że nie byłem umięśniony, tylko bardziej otuszczony. Choć i tak miałem tam jakąś kratkę na brzuchu, więc to jest genetyka. A powiedz, jesteś jedną z tych osób, której zależy na sylwetce, czy zależy ci na osiągach i nieważne, jak wyglądasz? Mm, nie, zależy mi na tym, jak wyglądam. Natomiast nie jakoś tak, że nie wiem, chcę być wycięty. E, wtedy też czuję się trochę średnio, bo każdy się patrzy. A jak tak wygląda się dobrze, mm -hmm. to tak trochę ktoś zwróci uwagę, trochę nie, ale ja się dobrze ze sobą czuję, bo nie wiem, czy jest osoba, która czuje się dobrze nie akceptując gdzieś tam siebie. Nie, nie ma czegoś takiego. Jak wiem, że, nie wiem, za dużo spożywałem piwa, słodyczy, nie wiem, czułem się po prostu taki ciężki, ale nawet na wadze to nie pokazywało, to ja już się ze sobą źle czułem, a nie wiem, co by było, gdybym gdzieś tam się roztył. Nie pozwoliłbym na to. Zależy mi na tym, żeby dobrze wyglądać, bo jeżeli ja się dobrze ze sobą czuję, to wszystko wokół się też układa, nie mam jakby problemów ze sobą, a widzę, jak osoby niektóre mają jakoś tam Mniejszą depresję przez... i to się zaczyna od tego, od siebie tak naprawdę, nie? od tego jak wygląda twoje ciało, jak, jak wygląda twój umysł w środku, więc yy, no, trzeba się rozwijać, dbać o siebie, żeby wszystko wokół wychodziło. Batony, torcik wedlowski, co jeszcze lubisz jeść, jeżeli chodzi o słodycze? Głównie batony. Nie lubię na przykład, nie jakichś takich czekolad z, z nadzieniami truskawkowymi, coś tam, coś na to musi być po prostu, nie wiem, bajeczny sneakers, taka po prostu totalnie czekolada. Jest taki torcik dobry w, w takich delikatestach obok mnie, K&M, ale nie pamiętam, jak on się nazywa, ale jest, jest jeszcze lepszy od No i no, takie rzeczy. Chipsów nie lubię, jakichś takich orzeszków nie lubię, to co zjem po prostu jak będzie. Ale nawet jak dostanę, nie merci, to pomimo, że nie lubię tych kawowych, to kurwa tak zrobię, że i tak ostatniego zjem tego kawowego, nie? Ale zacznę tam, wiesz, od zielonych, niebieskich, marcefanowych, a i tak skończę na tym głównie pomimo tego, że nie lubię. I to też pokazuje, jakie są uzależnione. Normalnie zdrowa osoba by nie zjadła tego, czego nie lubi. Chore. Spokojna głowa mam tak samo, a nie wydaje mi się, że jestem od tego uzależniony. A alkohol, powiedz, pijesz? Ja też ograniczyłem. Ja nie lubię jakichś tam ciężkich alkoholi. Kiedyś piłem whisky czasem. Ale najbardziej lubiłem piwo. Po prostu mi to smakowało. Nie lubię alkoholu, który nie jest dobry. nie lubię się upić, nie wiem, wódką. Może trzy razy wódkę piłem w życiu, ostatni raz nie pamiętam, może gdzieś w liceum. Także ja piłem głównie piwo, bo po prostu mi smakowało. Gdzieś tam czułem, że ten umysł trochę się chłodzi, że czułem, że to jest taka nagroda, ale też to ograniczyłem. Bo jak Milan już zaczął być bardziej świadomy, to nie chcę, żeby kiedyś pamiętał tatę z butelką piwa, no coś takiego. Twój syn jest do ciebie podobny, mam na myśli to, że też ma takie warunki fizyczne? Ma dwa latka dopiero i osiem miesięcy, więc jest bardzo taki ruchliwy i mówią. Ale z drugiej strony też ma talent taki muzyczny, widać, że ma poczucie rytmu, więc trochę z mamy ma trochę staty. Chciałbyś, żeby poszedł w twoje ślady? Na pewno nie chciałbym, żeby poszedł w triathlon, Natomiast chciałbym, żeby poszedł w sport, chciałbym go nauczyć pływać, żeby sobie poradził w życiu, żeby gdzieś w trudnych sytuacjach zawsze umiał wybrnąć, bo jednak woda jest dużym niebezpieczeństwem i takim żywiołem, że chciałbym, żeby potrafił sobie z nim poradzić, nawet jak gdzieś, nie wiem, wypadnie kiedyś z kajaka na środku jeziora, oby takiej sytuacji nie było, ale żeby był pewny siebie i swoich umiejętności, więc pływanie. E, na pewno chciałem, żeby nauczył się gdzieś tam bronić, żeby sobie poradził w życiu i żeby nie stała mu się krzywda, ale to też bardzo rekreacyjnie, a ukierunkować go na piłkę nożną. Mm, czemu akurat piłka nożna? Bo wiem, że będzie dobrym sportowcem, a jak będzie dobrym sportowcem, to będzie mógł szybko odejść na emeryturę i korzystać z życia. Dużo szybciej niż jego tata. I dobrze zarobić, bo dlatego, piłka nożna, no to jest kasa, dlatego. tak? Czyli triatlon nie. nie. A myślisz, że jednak... Nie znam im... drugiej osoby w Polsce, która gdzieś żyje z triatlonu. Okej. Okay. Nie ma, tak? Nikogo innego z tego typu? Ultrata. Może żyje, natomiast mhm. to nie jest takie życie, jakie ja bym chciał, żeby miał mój syn. Okej, okay. a jakim Ty byłeś dzieckiem, Robert? Takim super sprawnym fizycznie, bardzo się wyróżniałeś od innych rówieśników? Tak, zawsze bardzo się wyróżniałem i gdzieś zawsze byłem w czołówce, nawet. W w dyscyplinach, których nigdy nie robiłem wcześniej, a była już od razu próba generalna, to zawsze byłem gdzieś w czołówce. Podaj kilka przykładów. No, na WEP-ie różne rzeczy, czy to rzut palantówką, czy to jakiś skok dal, czy bieganie przełajowe, jak wysyłali ciebie, to gdzieś ścigałem się z atletami, nie biegając, tylko biegając po podwórku i, nie wiem, uciekając przed sąsiadami, do których dzwoniliśmy i wkurzaliśmy, więc jakby no po prostu naturalnie miałem coś takiego, ja nie niektórzy nie potrafią zrobić przewrotu w tył, a ja miałem precyzję, że od razu nie wiem, po kilka z umiałem zrobić w linii równo. Czy rzut jakąś piłką lekarską, no wiesz jak to jest, nie? Niektórzy tak. walą od razu w ziemię albo jakoś tak za siebie, a ja potrafiłem to zrobić zawsze w czołówce, pomimo tego, że byłem lekki, to nawiązywałem gdzieś tam walkę z tymi dużo cięższymi zawodnikami. Zawsze gdzieś topka ta, top 3 myślę, we wszystkim. To żałujesz, że nie poszedłeś w piłkę nożną chociażby? Myślałem o tym. Ale to wiesz, to rodzice cię muszą kierunkować. Nie? To, tak, nie to, że żałuję, bo ja mam piękne życie teraz. Gdybym poszedł piłkę nożną, pewnie nie miałbym Milana Jagi, więc jakby nie żałuję niczego, co się wydarzyło. Mocno rozrabiałeś jako dzieciak? Trochę tak. Co to znaczy? znaczy ja Trochę pamiętam, tak, że wiesz... Zawsze miałem to najgorsze zachowanie, zawsze rodzice byli wzywani do szkoły. Natomiast. Rozrabiałem. Ja nie robiłem nic złego, tylko kurde, nie wiem, no jakoś nie wpisywałem się w ramy szkoły i ci nauczyciele jakoś wzywali rodziców, ale ja nie byłem gościem, który tam kogoś bił, e, wyzywał. Po prostu nie wiem, w sumie nie pamiętam na to, co chodziło o tym oczom. Opowiadałeś mi kiedyś, że powtarzałeś na przykład jedną klasę, tak? I to może kilka hmm. razy, nie chcę teraz przekręcić, gdybyś to mógł przytoczyć. E, nie, powtarzałem raz, jak nie zdałem z matmy, ale to tylko i wyłącznie przez to, że dostałem takie ultimatum od nauczyciela, że. Jak, nie, jak on to powiedział? Że jak nie przyjdziesz jutro na sprawdzian, to nie zdasz. A ja myślę, kurwa, inni mają... Były trzy osoby, które miały dużo gorsze oceny i są się co, one mają być przepuszczone i nie, nie poszedłem. I trener mnie prosił na obozie, y, Robert, weź tam powiedz, tylko jeden dzień i zdasz. Ja mówię, nie dam rady. Tego, po prostu ja jestem taki że jak mi ktoś coś takiego powie, no to na pewno, nie. wolę rok powtarzać, bo wiedziałem, że ta szkoła, czy ja zdam teraz, czy za rok, to, to nie ma żadnego znaczenia, bo widziałem swoich starszych kolegów, którzy byli 10 lat potem na pierwszym roku. To było liceum, więc ja miałem to w dupie, czy ja na te studia dojdę rok później, nie? Czyli taki charakter miałeś od zawsze, już z tym się z, urodziłeś. Z jednej strony dla niektórych to może głupota, a z drugiej jakby tak czułem się lepiej. Więc ja muszę też patrzeć na to, jak ja się czuję. Myślisz, że mm -hmm, gdyby nie ten charakter, to byś osiągnął tyle w sporcie w ultra triatlonie? Nie mam pojęcia. Są Aha. różni zawodnicy. Każdy jest inny i jest, nie wiem. Ja już kiedyś to powiedziałem, nad, bazując na technice pływania, że. Je, Coś tam nie wiem, gdzieś przeczyta, że trzeba tak pływać, a potem jak spojrzysz na finał Mistrzostw Świata, całą ósemkę, każdy płynie inaczej, każdy ma innego trenera, jednak ścigają się o, o setne sekundy, o dziesiątki sekundy, czy na dłuższych dystansach, są bardzo, też bardzo blisko, więc to, jakby to nie ma żadnego znaczenia. Każdy jest inny, a może osiągać jakby podobne rezultaty, więc myślę, że nie. Na zdrówko, a wracając, też się napiję, do szkoły byłeś bardziej ścisłym umysłem, humanistą? Ja w ogóle nie słuchałem, nie? Ja Nie, wiem, na przykład, dużo osób mi mówi, że ja powiem, że potrafię bardzo dobrze liczyć, nie, jakieś tam dodawać dziwne sumy, coś tam sobie obliczać, natomiast y, nigdy nie słuchałem, nie, wiem, na matematyce, jak rozwiązać jakieś kurwa ułamki, czy jakieś zadania, więc ja nad nie wiem, czy byłbym w tym dobry, myślę, że tak, ale musiałbym zrozumieć, o co tam chodzi, ale ja nie chcę tego rozumieć, bo wiem, że mi się to do niczego nie przyda I już wiedziałam to wcześniej, bo wolałbym nie, wiem, wpisać w internet czy zna kalkulatorze, nie? Więc jakby. Nie starałem się, więc nawet nie wiem, jak ja mam umysł. Nie? Na, na polskim też nie, nie słuchałem. Bo, bo jakby po co mi było wiedzieć, jak co tam napisać, nie? Nie wiem, no, ciężko powie powiedzieć, bo w ogóle jakby nie realizowałem się w tym. Ja tam starałem się śliznąć tylko na dwóch, żeby zdać. Na WF-ie się mega starałem. Kochałem to. No, w to wierzę. Miałeś też plan, żeby zostać komandosem, tak? Tak, do komandosów morskich chciałem się dostać, natomiast jak. Koledzy mi opowiadali, jak to wygląda, że niektórych rzeczy tam... I rodzina nie wiedziała, nie wiem, czy teraz tak jest, czy to były plotki w każdym razie. I też dowiedziałam się o zarobkach, to odechciałem się. Okej, okay, a myślisz, żebyś zrobił karierę w wojsku z twoim charakterem, z twoją dyscypliną? Byłem w straży pożarnej, więc też działałem w służbach do pewnego... Wiadomo, że tam możesz się rozwinąć do jakiegoś tam momentu i... Ten maksymalny pułap też potem mnie nie interesował, jak zrozumiałem o co chodzi w tym życiu. Także nie byłbym szczęśliwy. Jak tę straż wspominasz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ile służyłeś? Jeżeli chodzi o moją jednostkę w Nowym Dworze tak. Gdańskim i kolegów, to bardzo dobrze. Natomiast te przygotowawczej tej szkółki nie wspomniałem dobrze. Bardzo, nie podobało mi się traktowanie ludzi. Tam po prostu osoby, które są na jakim... myślą, że to stanowisko, które mają. Nie wiem, kurwa czym jest. Nie? Mają się za jakichś bogów wchodząc, ubierając ten mundur. myślą, że to trzeba być jakimś, nie wiem, tyranem. Nie rozumieją o co chodzi w relacji między ludźmi według mnie, nie wiedzą, jak należy poprowadzić rozmowę, jak przekazać wiedzę. No wielu zjebów tam pracowało. I to wspominam źle. Bałem się, że tak będzie też potem w jednosta, że nie to, że bałem. Wiedziałem, że po prostu niby tyle się poświęcam, a zaraz będę musiał zrezygnować, jeżeli tak będzie u mnie w jednostna, ale okazało się inaczej, więc. Mega dobrze, pozdrawiam wszystkich z Nowego Dworu Gdańskiego. To jak było blisko, żebyś zrezygnował z tej szkoły takiej przygotowawczej do, do straży pożarnej? Nie, chciałem to zrobić, żeby okay. jakby nie zawalić, nie zawieść komendanta, który mnie jednak tam wysłał i wybrał. Tam nie pamiętam, setki osób, chyba dwie od nas były, więc to dla niego też robiłem i też dla siebie, bo jednak podejmując decyzję, że chcę tam iść, to chciałem tego, a ja lubię tak sprawy doprowadzić do końca. Powiedziałeś o współpracy z ludźmi, to co jest Twoim zdaniem kluczem do takiego właśnie dobrego działania zespołu? Przede wszystkim trzeba umieć siebie słuchać. I jakby dobrze, akurat tam. Yy, ja chciałem się czegoś nauczyć. Jakby sama nazwa wskazuje, jestem w, szk w szkółce, nie miałem nigdy z tym styczności. Ja nie byłem w żadnej ochotniczej straży pożarnej, więc ja musiałem się wszystkiego nauczyć od zera. A jak masz taką masz problem w rozmowie z osobą, która niby jest kompetentna, albo powinna być, ona ci nie potrafi przekazać wiedzy, albo nie chce, bo jest taka... No po prostu masz za nią biegać i tyle, albo ci coś przekaże, albo nie, albo na coś ci pozwoli, albo nie, albo ci ujebie, albo nie. Jakby tam był po prostu problem z rozmową, więc według mnie w relacji chodzi o to, żeby wysłuchać drugiego człowieka. Umieć słuchać innego, drugiego człowieka. Nie? A jak ktoś jest na stanowisku nauczyciela, to powinien wykonywać to dobrze. A wielu osób, wiele osób tam tego nie robiło, nie? To ile lat tak pracowałeś, czy też służyłeś, jak się mówi? Szkółka miała dwa czy trzy miesiące, mm -hmm. może cztery, nie pamiętam. A m, pracowałem 3 albo cztery lata. W 2015 odszedłem. Trzy albo cztery A jeszcze cztery byłem na starych lata. zasadach, czyli teraz jakbym, jakbym do teraz pracował, to bym miał z dwa, trzy lata do emerytury tej szybszej. Mm -hmm. Dwa chyba. Okej. Okay. Dużo akcji, dużo takich wspomnień traumatycznych? mi to w ogóle nie robiło. Jakby mhm. Wiedziałem dużo nawet na pierwszych, na pierwszym tym, w służbie już miałem śmiertelny wypadek, ale ja to po prostu akceptowałem. Wiem, jak wygląda życie i nie wiem, potrafię od razu zasnąć. Jak wracając do jednostki, jakoś nie wiem, rozmyślałem o tym, bo nauczyłem się gdzieś tam tą głowę oszukiwać już. Jakby za dzieciaka i wiem, że nie można brać do bani takiej rzeczy, no taki jest świat. Pamiętam, że gadaliście o tym trochę z Winim, jak byłeś u niego w aucie na wywiadzie i on wtedy powiedział, że chłopie, ty jesteś psychopatą. To ci jakoś zabolało? Nie. A zgodziłbyś się z tym? Nie. Ja po prostu rozumiem życie. No takie rzeczy się dzieją. Rozmawia... Oglądałem, przepraszam, też waszą rozmowę z Agnieszką u Radka mhm. Majdana. No i powiedzieliście, że to ty jesteś tą wrażliwszą osobą niż, niż ona. Tutaj też, jak rozumiem, podtrzymujesz to. To jest dosłownie minimalnie. Ale mhm. Ja też mam dużą wrażliwość, ale ja jestem bardziej wrażliwy. Okay. Na co jesteś wrażliwy na przykład? Jakby, według mnie, ja częściej płaczę na filmach, ja częściej płaczę, jak widzę e, jakieś takie momenty w sporcie i wiem, ile kogoś kosztowało to wyrzeczenie, jak widzę, jak przekraczanie met, jak bije rekord świata, to mi ulecą łzy. Pomimo tego, że nawet kogoś mogę nie lubić, to i tak nie wiem, czuję te emocje. Jak e, kiedyś pamiętam, oglądałem, jak Darren Till wychodził do klatki, jak widziałem, jak z nim jest cała publika, też miałem łzy w oczach. Czy jak Kabiuk z konorem wychodził, ja widziałem, jakby, jak to jest zaognione, jak ci kibice są razem z nim i też miałem coś takiego. Więc jakby no, dziwne jest to, że koleś, koleś o wiele są łzy e, no, w takich momentach, więc według mnie jest to mega wrażliwe. No i też na zwierzątka. Nie, nie mogę patrzeć, jak się dzieje krzywda. Nigdy bym nie obejrzał jakiegoś tam złego filmiku, jak ktoś robi krzywdę yy, zwierzątką, bo po prostu nie potrafię na to patrzeć. Nie? Że mnie to boli. No. Jakie, filmy? Jakie filmy? ogląda Robert Karaś? Ostatnio, mamy właśnie, z rozmawialiśmy, że mam bardzo mało czasu i nie jestem w stanie nic obejrzeć, bo Milan jest taki, że jeszcze się nie przestawił. Miał jakby dużo było godzin różnicy, bo trzy miesiące byliśmy w Dubaju. Później byliśmy w Miami, tam było 9 godzin różnicy czasu, wróciliśmy chyba z tydzień temu. Więc jakby on tak dziwnie chodzi spać, że czasem w nocy nie śpi, robi sobie jakąś drzemkę, o jakiejś takiej nienaturalnej godzinie, i my nie mamy w ogóle czasu na oglądanie filmów. A jak byłem w Dubaju, to ja bardzo dużo trenowałem, żeby ten rekord pobić i nad 8 godzin potrafiłem spędzać na treningu, więc jedyny wolny nasz czas to było właśnie gdzieś wyjść na spacerek z Milankiem, pójść coś zjeść. Nie robiliśmy tego, że siedzieliśmy gdzieś tam przed komputerem czy telewizorem. Nie? Ale ja lubię bardziej jakieś takie sensacyjne filmy. Nie lubię horrorów, nie lubię thrillerów, nie lubię komedii. A muzyka? Czego słuchasz? Głównie... Spokojna muzyka, na przykład Richard Marks i rapu. jest rap. skrajność jest skrajność. Okej, okay, no to, to ciekawe. Osiem godzin treningu słyszałem polskiego o Polskiego rapu, nie lubię dzisiaj tam zagranicznego. Mhm, chyba trochę kłebo, tak, kiedyś u ciebie słyszałem? Kłebo, Filipka, e, ostry sokół, różnie. Fajnie, fajnie. 8 godzin treningu. Słyszałem o rekordziście, który robi 6 godzin treningu. To jest Saladin Parnas, jeżeli chodzi o MMA. Tutaj mówimy o innej dyscyplinie. To jak wygląda Twój dzień wtedy, kiedy trenujesz? Jak robiłem 8 godzin, to robiłem zakładkę, po prostu robiłem to w ciągu. Okay. I to były treningi nocne, bo chciałem się przyzwyczaić do tego yy, wyścigu, żeby po prostu nie spać przez te 60 godzin. I musiałem wychodzić poza strefę komfortu, a kocham spać i nienawidzę, trenować po 18 już. Więc starałem się wychodzić 22, trzecia i robiłem 8 godzin. Nad ranem szedłem po prostu spać. Więc to było z ciągu, że szedłem pływać. E, tą basem był do 23 bodajże, więc robiłem godzinę pływania. Później e, wsiadałem na rower i biegałem do rana. Hmm. Także to były takie. Naj... Luźne jednostki po prostu z żeby robić to się ciągiem. Masz czasem tak, że mówisz sobie, że ci się trochę nie chce, czy przed, masz taką motywację, że przed takim wyścigiem po prostu nie ma na to opcji. Wiesz co, jak już dołączyłem do tych freaków, to nie mam w ogóle, bo mam presję, że na przykład teraz długo mi nie było na macie od września. Wiem, że niedługo walka, także mam mało czasu i jakby mam taki fokus na tym celu. On jest bardzo blisko, więc to jest łatwo się zmotywować gorzej miał walkę mieć za dwa lata. To bym nie potrafił się tak pewnie zmotywować i byłyby momenty, że mi się by nie chciało. I potem jest triatlona, tak? Że wracam z MMA, wiem, że dużo tracę, bo triatoniści nie trenują cały rok, a mnie długo nie było w tym triatlonie, więc też chcę szybko nadrobić i, i dobrze wystartować. Więc w ogóle nie mam czegoś takiego, że mi się nie chce, bo mam presję czasu. A myślisz, że właśnie całe życie będziesz trenował, nawet jak już nie będziesz że gdzieś tam miał w perspektywie startów? Wiesz, to też tak jest nazywane trening. To jest po prostu jakaś taka przyjemność dla mnie. Ja trenowałem nawet, jak byłem ratownikiem, uczyłem pływać dzieci i, nie wiem, 12 godzin spędzałem na basenie. To i tak, nie, wiem, jak była jakaś przerwa 15 minut, a robić pompeczki, albo wszedłem na 15 minut do wody, albo później po wszystkim w domu w sobie przejechałem godzinę rowerem. Bo ja po prostu. Ten, to się nazywa trening i to brzmi dla osób z zewnątrz, że to jest coś ciężkiego, a ja. Jakby odpoczywałem przy tym, głowa mi odpoczywała, miałem dużo endorfinek, potem wspaniale się po prostu czułem, gdybym nie zrobił tej jednostki, to bym się po prostu źle czuł, także na pewno będę się ruszał, po prostu będę się ruszał i robił różne aktywności do końca życia. A myślisz, że jest jeszcze jakiś sport, który cię wciągnie, tak jak sporty walki na przykład? Myślę, że nie. Czy znaczy, lubię sporty walki, lubię triathlon, nie mam o to, ani Tak naprawdę są cztery dyscypliny, bo pływanie, jakbym sobie podzielił, rower, bieg i, i boks, to jest wy, wystarczająco dużo. 60 godzin w Stanach na Florydzie, tak? Yy... 73 nie spali, czyli 73 w sumie, nie spałeś. A 60 godzin się ścigałem. Nie spałeś tyle, bo już przed startem po prostu nie mogłeś spać, tak? Tak, pierwszy raz tak miałem, że wstałem od 22.30. Zazwyczaj jak start było 7, to gdzieś wstawałem, czwarta, piąta, a tutaj po prostu 22.30, oczy takie. To co się stało? Nie mam pojęcia. Moim zdaniem, może faktycznie, że ta różnica czasu, e, że się może nie przestawiłem, pomimo tego, że byłem tyle dni, ile powinienem być, jak sobie wyliczyłem, bo zawsze przyjmowałem, że godzina w różnicy to, to jest jeden dzień, i ja tam byłem na więcej dni, chyba 11 czy 12 dni przed, ale jakoś nie wiem, czy się nie przestawiłem, czy co, choć wcześniejsze noce spałem pięknie, nie mam pojęcia czy tak byłem już fokusowany, była taka inna myślowa, że presję sobie taką narzuciłem, że to ma być ten wyścig, w którym stałem wszystko na jedną kartę i nie jest ani minuty. Może jakbym podszedł do tego, że jak będziesz zmęczony, to zrobisz sobie drzemkę godzinną, to może bym spał całą noc, by byłbym spokojniejszy, ja chyba sobie taką presję wrzuciłem, że miałem cały czas adrenalinę, byłem w takiej stanie gotowości. Co się czuje, kiedy się tyle nie śpi? Hmm. Zależy pewnie od wyścigu. Ja miałem coś takiego, że miałem bardzo zimne noce. Było 5 stopni na rowerze pierwszej nocy, czyli odczuwalne jak jedziesz, myślę, że poniżej zera nawet, bo ja miałem stopy zamarznięte od razu i nie czułem ich przez całą noc. Więc to chyba też mi się nie, nie chciało też tak spać, bo jak było cieplej według mnie, jak było w Brazylii na przykład, to według mnie by mnie bardziej muliło. Więc tu miałem trochę szczęścia. Yy, na biegu druga noc to była, bo ja szedłem chyba o 18, po 18 zaczęło być ciemno, więc to druga noc. To zaczął padać deszcz, i to też według mnie budziło, i z dwie godziny pewnie padało, więc też jakoś mnie odmuliło, więc trochę tak miałem dużo ratunku. Yy, ale potem, yy, zac... a jeszcze na rowerze w drugim dniu był bardzo silny wiatr 50 na godzinę były porywy, i kurwa trzeba było być tak skupiony, byłem tak zdenerwowany, że tak wieje że tak niesprzyjające warunki. I też ta myśluwa o tych yy, złych warunkach pogodowych sprawiała, że tego snu aż tak bardzo się nie pragnęło, jak w Brazylii. Także tu mnie trochę chyba to uratowało, z jednej strony niekorzystne, z drugiej korzystne, bo nie muliło. A na końcu to już byłem tak zmęczony, że pamiętam, że głos był gdzieś z tej strony, a twoje ciało z tej. To takie coś nowego. Nie miałem halucynacji takich, że widziałem węża na przykład, żółwia, jakieś tam jelenie, ale to naprawdę je widziałem, bo po prostu były więc wiedziałam, że to nie są halucynacje, ale czasem jak za długo spojrzałem się na kłębek trawy i też to miałem w Brazylii, to to się zabieniało jakby w takiego diabła tasmańskiego, dodawało takie dźwięki i wiedziałam, że nie mogę za długo na to się gapić, bo po prostu tam mi się coś wkręca. I tylko tyle, a to zawsze to miałem, raczej zawsze, w Brazylii też to miałem, jak miałem halucynacje. Więc tylko tyle. No i czułem, że ten głos jest gdzie indziej, że ciało podąża swoim torem, głos innym, myślowa innym, że to są już resztki, ale ja już byłem przy końcu. A jeszcze Achilles mi się na końcu rozwalił, więc mogłem się skupić na tym bólu, więc też jakoś łatwiej było dotrwać. Skupić się na bólu, czyli on cię jakby tak wybudzał, tak? Z tego takiego nie, no letargu. Nie wiedziałem, musiałem się skupiać, jak ustawić nogę, żeby w ogóle kurwa biec. Ja musiałem tak sobie usztywnić, jakbym miał w gipsie nogę i napięcie jakoś tak tykać, bo już nie mogłem robić ruchu. Zaczął tak skrzypić jak stare drzwi i mm. jeszcze bardziej puchnąć, więc to już były takie, wiesz, opary. Co, ile cię wtedy bada lekarz? To jest, rekarz mnie tam przemasował, jakieś tejpy przykleił, to nic nie dawało, więc to zerwaliśmy i A myślisz, że gdybyś faktycznie wtedy się zdrzemnął na, nie wiem, 15, to pół nie godziny, wstał. to byś nie wstał? Wiesz jak to jest, jak, jak kończysz jakiś duży wyścig, to jak zrobisz krótką drzemkę, to cię wszystko boli. Ja wiem, to jest najgorsze. Ja wolałbym nie spać, niż wstać po 15 minutach i czuć, jak twoje ciało nie podajesz. Na co musisz najbardziej uważać podczas takich startów? Wiem, że stopy są takie kontuzjogenne dla ciebie, tak? Trzeba być po prostu skupionym. W nocy wiadomo, że na zwierzęta, bo dużo razy było coś takiego, że jeden jeleń przebiegł, a, a inne oczy się świeciły i po prostu nie wiesz, czy jak one zareagują, czy przebiegną, czy nie wiem, trzeba być czujnym. Yy, miałem niepodokręcane dobrze śrubki w lamontce, więc ona mi opadła, więc też uderzyłem głową, mogłem mieć się przewrócić, ale zdążyłem złapać rogi. Tam sobie mogą popiłeś, mogłem... tak? Tak, ale w nocy zeszło to limo. Na początku miałem tak trochę spuchnięte i, i nawet mi się zamknęło, że sobie tak jak jednym okiem, jak pirat, leciałem, a po tam dwóch, trzech godzinach, jak już ktoś ten łeb się schłodził od wiatru i od zimna, to ta opuchlizna zaszła. Powiedziałeś też, że przed startem pierwszy raz tak się przygotowałeś, że kupiłeś specjalne komplety bielizny, kilka par butów, żeby one były większe, kiedy ci te stopy spuchną. Czemu wcześniej tego nie robiłeś jako pros i wiesz, najlepszy gość na świecie? Nie jako pros, bo ja gdzieś tam miałem Aspiracje do tego, żeby, dobrze mówię, aspiracje, żeby być pro. Jak najbardziej. Ale, ale szybko z tego jakby zrezygnowałem, bo jakby no jeszcze wtedy byłem za głupi, bo słuchałem innych, nie siebie. Natomiast ja, każdy kto mnie zna, wie, że ja do koło treningowych rzeczy podchodzę bardzo, a będzie jak będzie, na no takim wyjebaniu. To jest złe ja nie umiem się tego nauczyć. Ale tutaj wiedziałem, że chcę o to zadbać, bo nie chciałem mieć, czuć tego bólu, co wtedy w sztucznych skarpetach jak biegałem, więc do sprzętu podszedłem Pro, jeżeli chodzi o ubiór, ale do rowerów nie do końca. Bo liczyłem na to, że będzie dobry mechanik tam w miejscu, w którym będziemy się ścigać, się okazało inaczej. Miałem problem z siodłem, miałem problem z biegami, miałem problem z tarczami. No jakby. A też mój kolega ja, po prostu na ten wyścig powiedział, że nie może jechać, więc. Nawet nie szukałem zastępstwa. Po prostu wiedziałam, że trzeba ogarnąć drugi rower i mieć na zastępstwo i tyle. Więc pomimo tego, że to był bardzo ważny dla mnie wyścig, to i tak lekceważąco podszedłem, jeżeli chodzi o sprzęt kolarski. To jaki dokładnie sprzęt jest potrzebny, jeżeli chodzi o bieganie na przykład? Wiesz co, na bieganiu u mnie głównie buty i to jest trudne, bo z jednej strony jest jedna marka butów, która sprawia, że mnie nie bolą stawy. Ale tną mi palce, więc ja jakby mam, teraz zaopatrzę się w dwie pary wód, więc postanowiłem początek wyścigu i dokąd mogę lecieć w tym obuwiu, co nie niszczy palców, a potem zmienić na to, co nie niszczy stałów, jakby mnie zaczną boleć, więc obuwie. Skarpeta, też takie balagi dorwałem, które są takie mięciutkie i nie zbijają jakby stóp od spodu że nie czujesz, że masz takie krwiaki jakby na stopach, jak w zwykłej skarpecie, więc to też już wiedziałem po poprzednich wyścigach. Wiedziałam, że nie mogę ubierać spodenek, więc ja biegłem w samych majtkach mm -hmm. cały wyścig, jak po wyścigu w Brazylii. Muszę mieć jedną warstwę. Jak mam dwie warstwy, jak na to ubieram spodenki, to boli mnie e, jakby okolice moszny po rowerze, gdzie miałam kiedyś operację i taki zabieg urologiczny i teraz wiedziałem, że nie mogę założyć drugiej warstwy, bo będzie to się pogłębiać. Jakby takie już wiesz, wiedziałam, że muszę mieć krem na sutki, żeby mnie z ciała mi sutko, żeby mnie to potem nie drażniło. Wiedziałem, jaki muszę mieć krem na pływanie, zupełnie inny niż na biegi rower, bo nie sprawia mi tam otarć i potem mieć całe, całego wyścigu nie szczypie, jak słońce w towali. Więc takie detale, które już mam sprawdzone, marki, skarpet właśnie, bielizny, butów, y że wiem po prostu, co robić, nie? Te marki wiedzą, że je kupujesz, czy jakoś się z nimi dogadujesz? Nie, nie dogaduję. Sam się. Hmm, ciekawe, pewnie by się Dla bardzo tak czuło. Chętnie... Du zapłaciła dużo, to i tak mnie do rady innym tego zrobić, nie? Więc może, może kiedyś się odezwa, nie? Zobaczymy. Co jesz przed takim wyścigiem? To, co zawsze. To, co przed. Po prostu jadę, na przykład w ostatnim tygodniu. Nigdy nie świruję, że po czymś mogę mieć większą energię. Na przykład y, przed tym wyścigiem zjadłem dwa banany, bo tak zrobiłem ostatnie dwie doby. Po prostu jak szedłem rano biegać, zjadłem sobie dwa banany i dobrze się czułem, tak samo zrobiłem tutaj. Ja wiedziałem, że na wyjściu z wody i po każdym okrążeniu, którym będę chciał, mój support da mi pożywienie i mm -hmm. to i tak mnie zbuduje, więc... Jasne. A więc właśnie w tych przerwach, nazwijmy to, albo po wyjściu z wody po rowerze, to co, co wtedy jesz? Piję izotonik i jem żele energetyczne na pływaniu po niecałych pół godziny, tam po trzech pętlach na pływaniu, nie pamiętam jak miałem pętlę, około 630 400 metrów, po trzech pętlach się zatrzymałem, czasem po czterech na, na picie właśnie izotonika, Witargo i, i jakiś tam żel był i chyba salt żeby mi tam gdzieś się nie odcięło, więc elektrolity też, tak, bo jeszcze tabletka z elektrolitami na niektórych pętlach. W strefie zmian po pływaniu były banany znowu, a potem wjeżdżaliśmy na słone. Ja takimi blokami jem. Ja już kiedyś mówiłem, że najpierw parę godzin na słono, słodko, potem parę godzin na słono. Ja nie mogę wymieszać wszystkiego naraz, bo potem odmawiam wszystkiego. Jasne. Z blokami. Powiedz, a suplementacja, tak już bez reklam, że tak powiem, jak się suplementujesz przed takim wyścigiem? Ja staram się jeść, pić witargo, które potem piję na wyścigu, jeść żele, które jem na wyścigu. Jeżeli na przykład, nie wiem, przez organizatora nie jest powiedziane, że możesz jeść żele tylko na przykład od sponsora na punktach żywieniowych, to ja zawsze się do tego przyzwyczajałem, a jeżeli wiem, że mogę jeść swoje, to po prostu jem te, które lubię. I zawsze, znaczy nie zawsze, ale często na wieczór starałem się wypić po prostu białko. To tak, żadne nic wielkiego, nie? Jasne. Był też aligator na pływaniu, z tego co słyszałem. I, tak, ja nie widziałem, natomiast słyszałem, że sędziowie odganiali wiosną na jakiś pod To bardzo przeszkadza? I wiesz to już też dwa razy ktoś mnie o to pytał, to wiem, że była tabliczka, uwaga, aligatory, natomiast wiem, że też nikt by nie organizował zawodów, jakby było jakieś bardzo duże ryzyko, albo w ogóle jakiekolwiek ryzyko, bo w Stanach wiemy, jakie są akcje z odszkodowaniami, więc wy raczej się nie wypłacili, jakby coś takiego się wydarzyło podczas wyścigu, także tak jak mówili, że są na innych jeziorach, tu raczej tego nie ma, natomiast na no jeden jakiś tam mniejszy podobno wpłynął, ale go odgonili, i aligatory się boją podobno ludzi, więc raczej było bezpiecznie. A temperatura w ciągu dnia, ile stopni? Nie było za ciepło. Nie wiem, może z 22, 4, nie pamiętam. Ja lubię, jak jest ciepło, więc nawet jak było, nie wiem, 35, to było ok. Natomiast ja nienawidzę zimna i temperatura wody miała niecałe 16, co... Ja mi zamarzło buzia po pierwszej pętli, nie byłem nic w stanie już pojechać do supportu. I ta noc była przerażająca na rowerze. Nigdy nie przejechałem w takim zimnie, a ja jestem osobą, która bardzo marznie i tu mój taki pierwszy challenge. To przypomnij, jaki to był dystans tam na Florydzie. E, to był pięciokrotny, mm -hmm. e, więc pływania było 19. To było pierwszy raz open water. Zazwyczaj w, w innej federacji, w tej ucie, odbywają się zawody na basenie. Na przykład amerykańska federacja nie uznaje ultra basenu. Dla nich musi być twardzielem, ultra, masz to zrobić na otwartym akwenie. Więc mi tam wyszło ponad 20, bo faktycznie płynąłem dłużej niż normalnie. Powiem płynąć około 4,5 godziny, płynąłem 4,55, ale wiadomo, jak to ci boje rozrzucą, to jest wszystko na oko. Eee, więc 19 pływania, 900 roweru na mocno pofałdowanej trasie i 211 biegu też na mocno pofałdowanej trasie. Wow, pięciokrotny Ironman. Właśnie wiesz, trasa trasie nierówna, ale naprawdę jakby ktoś zrobił na płaskiej trasie, a potem na pofałdowanej, to jest przerażająca różnica. Piekło po prostu. Domyślam się, a Open Water wolisz pływać w takiej formule, nazwijmy to? Jak się, ja miałem indywidualną próbę bicia rekordu, więc Lepiej byłoby na basenie, bo czas jest szybszy, natomiast jeżeli chodzi o rywalizację z innymi zawodnikami, to dla mnie lepiej open water, bo wiem, że zrobiłbym jeszcze większą przewagę przed rowerem. Jasne. To co dalej, Robert? Zakładam, że walka w fame, tak, a potem znowu starty w Triatlonie. Tak, 10 20-30. Chcę zrobić najdłuższe trezone świata oficjalne, chcę zrobić bardzo mocne rekordy. Chcę jakby tak się rozwinąć, żeby być jedną z najwytrzymalszych osób na świecie. No i takie mam cel. Bo to chodzi o wytrzymałość tak naprawdę. Tutaj to się liczy, prawda? Głównie wytrzymałość, jeżeli chodzi o głowę. Chociało też, ale jak głowa nie poda, to może być strasznie silna, ale nie przerobisz tego. Jest za dużo wojen w głowie podczas tygodniowego wyścigu, a co dopiero podczas 3,5 tygodnia na 300-krotnie. A taka największa wojna, co mówi taki wewnętrzny demon? Wiesz co, to są różne wojny, przeróżne. Podaj chociaż kilka przykładów, bo to jest super ciekawe. Najgorszą wojnę miałem na dziesięciokrotnym, jak chciałem zejść cztery pętle do końca. Nie dlatego, że nie miałem siły, tylko dlatego, że czułem, że daję zły przykład innym. Że biegnę ze złamaną nogą i czułem, że to jest popierdolone. Że to było już tak przeciążeniowe, duże złamanie, że ten piszczel już tak pękał, że wiedziałem, że to jest po prostu głupie. I mówię, po co ja to w ogóle robię? Ja wiem, że wygram, ja wiem, że zrobię sobie rekord. Po co ja to w ogóle robię? I taką miałam myśl, ale to już wtedy pomogli mi moi koledzy, którzy mieli zdrowszy umysł, którzy spali więcej, którzy tak naprawdę byli mózgiem właśnie takim operacyjnym i mózgiem tego wyścigu, i wtedy też zrozumiałem, że na końcu albo na już od połowy wyścigu trzeba słuchać swojego zaportu, bo oni myślą lepiej. I ja bym zepsuł to, że szedł. bo po prostu bym nie ukończył tego wyścigu. Z drugiej strony nie byłoby tej afery. <laughs> tak. Ale wiesz co, tak miało być. Ja? A co tak sobie na Tak. Powiem. Na tych ostatnich, na przykład wiesz, czterech kilometrach? Tutaj starałem się, żeby mnie jeszcze nie rozpraszano na ostatniej mili, bo pętla miała mile, czyli 1600, tak. Więc tutaj ja byłem tak długo bez snu, więc ja nie wiedziałem, że jak oni mnie może rozproszą, może przejdę do marszu, może zasnę, i zacząłem tak sobie wkręcać, że on tylko nie zasnął, więc przebiegłem tą pętlę jeszcze. Także miałem taką myślówę, żeby się nie rozpraszać, żeby dobrzeć do końca po prostu. Na innym wyścigu nie wiem, w jak było takie rekordowe upały i według mnie tam miałem udar bo no, tak mnie ścinało, już nie pamiętałem niektórych rzeczy, że tam gdzieś na asfalcie kładą, ktoś mnie klepał po budzi, żebym wstał z supportu i w ciemniu mnie i lodem, ja nie pamiętałem niektórych rzeczy, więc tam też nie wiedziałem, czy dobiegnę do końca, po prostu czułem się tak przegrzany i nigdy nie wystawiłem swojego organizmu na taką próbę i nie wiedziałem, co się wydarzy, więc zawsze jest taka myślowa, póki nie przekroczysz tej linii mety, to nie ma co się cieszyć. A więc... był jakiś taki najcięższy start, który pamiętasz? Każdy jest inny. Ten był dla mnie trudny, bo Dużo uciekałem e, myślami do takich, nie wiem, wyobrażałem sobie, co inni pomyślą, czy ja się odbiję, czy ja, czy ja dobrze robię, że dalej w tym siedzę, czy ktoś, nie wiem, myślałem o tym, co myślą ludzie, więc to już pokazałem taką słabość, ale zazwyczaj tak jest, jak jesteś wyczerpany, to masz taką słabość, więc tutaj miałem taką myślówę o tym, jakby, no nie wiem, jakoś taką miałem. Taki żal do ludzi, że, że jakby mnie tak skreślili, nie? że nie, pamię nie pamiętali moich wszystkich osiągnięć przed, że wielokrotnie biłem rekord, że robiłem wielkie rzeczy, tylko pamiętają tą ostatnią akcję. Aferę dopingową. Tak. I yy, jakby nawet, że nie biorą pod uwagę tego, co, co mówiłem, nie? No, że sam poprosiłem o testy, że, że to było przed walką, że to było. Bardziej dla przyjaciela, robione. No, jakby, że taka analiza tego, dlaczego ludzie myślą inaczej, więc to było głupie, takie. I to było trudne, bo jednak gadałem ze sobą. Nigdy wcześniej tego nie było, ale wiesz, co mi pomogło? To jest z jednej strony bardzo straszne, ale moja przyjaciółka bardzo ciężko zachorowała, nie ma już jej z nami dzisiaj. I przed samym wyścigiem rozmawiałem z jej mężem i właśnie on powiedział, Robert, Kasia zacisnęła rękę, zacisnęła kciuki za ciebie, bo do końca była świadomą osobą, i że trzyma za ciebie kciuki i zrób to dla niej. I też, ja już wcześniej powiedziałem, że robię ten wyścig dla niej, także w trudnych momentach po prostu zacząłem wracać kurwa, ty się przyjmujesz jakimiś bzdurami, a tamta dziewczyna walczy o życie, nie udało się po prostu z tym wygrać, bo to była straszna choroba, nagła, szybka, i jakby wtedy uświadomiłem sobie, jak jak się cieszyłem, że ją poznałem, że każdy... Zacząłem sobie wyobrażać po prostu chwilę spędzone z nią, jak ona się opiekowała moim Milanem, jak ostatnie gdzieś tam kroki stawiała w wodzie, jak dwa tygodnie wcześniej jeszcze była w stanie do mnie napisać. I... I zacząłem znowu doceniać życie, bo człowiek czasem zapomina. I z jednej strony od razu było mi łatwiej, a z drugiej czułem, że czemu to jest takie niesprawiedliwe, że ona to ma, więc jakby... Ja wiedziałem, że się nie poddam, bo kurwa wiedziałem, komu to obiecałem, ile ta osoba dla mnie zrobiła, i wiedziałem, że ten wyścig dedykuje jej. Dlatego myślę, że nie było mi jakoś bardzo ciężko, nie? To piękne, co mówisz. Myślisz, że ta afera się będzie ciągnąć za tobą już do końca życia? Wiesz, co? Jak już nauczyłem się żyć teraz, to mnie to nie interesuje, bo ja już tego nawet nie analizuję. Wiesz, co jedynie jest najgorsze, że właśnie jestem ciągle o to pytany, tak jak tutaj, czy wczoraj na podcaście, czy u Radka. i to jest ostatnia moja rozmowa, o której poruszam, kiedy poruszam ten temat, bo to ja muszę z tym zakończyć, żeby to przestało się ciągnąć. Ja wiem, że to jest klikalne i jakby ciekawe może i ludzie tego chcą, szczególnie osoby, z którymi rozmawiam, natomiast ja już tego nie chcę, bo. To nie ma sensu. Ja wszystko powiedziałem, więcej nie powiem. I żeby to przestało się za mną ciągnąć, trzeba po prostu przestać o tym mówić. Aż ja nie mam nic do powiedzenia w tym temacie. Jasne, masz rację. To w takim razie ten wątek zakończmy, niech, niech on już będzie za tobą. Ja mam też swoje przemyślenia na ten temat, ale skoro wiesz, mamy o tym nie gadać, to zostawimy ale to sobie. Ty możesz. <laughs> wiesz co, mnie najbardziej w tym Interesuje zabolało. Mnie twoje... o, picia nie ma. Dolewaj, dolewaj. Dolewaj, a ja będę mówił. Mnie najbardziej zabolało w tym to, że jakby ludzie nie mają pojęcia o tych środkach i też nie czytają tego, co tam się zadziało, nie słuchają ciebie, jakby oni mają takie poczucie, ci, którzy zazwyczaj komentują, że po prostu wziąłeś sterydy, żeby móc osiągnąć lepsze wyniki w sporcie, w którym uprawiasz, a nie tak było. Ale wiesz to wielu ludziom się nie dziwię, bo jak ja zacząłem, nie oglądam telewizji, ale jak mi zaczęli podsyłać z głównych wiadomości rzeczy... To ja nie mogę wiedzieć, że to jest tak przekształcane i tak przekłamywane. Więc jeżeli ktoś czyta tylko tytuły albo ogląda tylko wiadomości, no to faktycznie on taką może mieć opinię. Więc ja pretensje mam bardziej do osób, które pracują w mediach i które gadają takie bzdury. Dlatego ja na przykład jestem u Ciebie na podcaście. wczoraj byłem u kolegi, wcześniej byłem u radka. Ja nie będę chodził już nigdy do telewizji na wywiady, bo ja już straciłem szacunek do tych osób, które tam pracują. I tyle, że nie powiedziały tak, jak ja powiedziałem, tylko powiedziały rzeczy wysane z palca. W ogóle nie było takich rzeczy nawet. Nie? I też dlatego nie dziwię się osobom, które mają no opinię. W ogóle słaby jest, jak ktoś się nie zapozna z drugą stroną, tylko słucha jednej. To jest taka jakaś niedojrzałość i tego nie kumam, ale ja też czasem czytałem tytuły gdzieś tam na jakichś portalach i ja w to po prostu wierzyłem. A teraz wiem, że wszystko, co jest na. Ja to już nie czytam. Też fajna lekcja, i fajna taka oszczędność czasu w przyszłości, bo ja już wiem, że to nie ma sensu to czytać, bo to są bzdury, to są clickbait. To, co byś zrobił inaczej, gdybyś mógł cofnąć czas? Wydawałbyś to oświadczenie w niedzielę, które nagrałeś na Instagramie? Tak, wydałbym. Rozmawiałam o tym wczoraj. Nawet. Ja nie miałem spokoju, gdybym tego nie powiedział. Może do niektórych wywiadów podszedłbym inaczej, natomiast y, jej ja tak bym o tym powiedział. Pomimo tego, że osoba, która wysłała mi pismo na czym, co było w moim organizmie i, i że to zostaje między mną a federacją, ja powiedziałem, że nie, że ja muszę o tym powiedzieć. Oni byli w szoku. Bo się, że zarażały się takie rzeczy w ultra. I mówili, że to zostawało pomiędzy zawodnikiem a federacją, bo nie chcieli komuś niszczyć życia. A ja się dziwili, że ja sam se, sobie chcę zniszczyć to życie. Natomiast dla mnie to też, ja wiedziałem, że nie zrobiłem po prostu nic złego. I ja wiedziałem, że to nie było świadome branie nie wiem, sztucznych jakichś substancji, które jakby, substancji, które robiły sztuczną przewagę nad innymi. I dlatego to o tym powiedziałem, i dlatego dalej bym o tym powiedział. Co się stało takiego w moim życiu? Zweryfikowało to ludzi. Dwie osoby musiały ze swojego życia, że nie musiałam, Chciałem ze swojego życia wyrzucić, i ja na przykład jestem z tego mega szczęśliwy. To też mi jakoś pokazało, jak jestem twardy. Nie byłbym tak dumny z ostatniego wyścigu, gdyby to się nie wydarzyło. Ja tu potrafię znaleźć dużo plusów. A doping w sporcie jest twoim zdaniem dużym problemem. Na przykład UFC zrezygnowało, tak, z usady. Z to, wchodząc w, w świat sportu walki, to jest coś innego. Bo na przykład nie wiem, tu jest coś takiego, że masz styczność z drugim zawodnikiem, że to ciało jest zupełnie inaczej wygląda po treningu, po zapasach, po uderzeniach, że to dla mnie w ogóle nie wiem, powinno być tam. Nie, nie wiem, jak jest w UFC, ale słyszałem, że tam są inne, jakby te normy, yy, substancji, które są w Twoim organizmie, ale dla mnie takim ludziom. Nie wiem, powinny być jakieś nie wiem, ośrodki, czy, czy właśnie jakieś, nie wiem, substancje, które pomogłyby jak najdłużej w zdrowiu wytrwać w tych, w tych sportach, bo to jest tak niszczenie organizmu, że według mnie jak tam się jest na zawodowym poziomie, jakby były, bo wiemy o tym, nie? możemy oficjalnie powiedzieć, że nie ma testów dopingowych, nie wiem, w federacjach dużych na świecie. Gdyby no były typu to KSW, tam, KSW nie ma testów, według mnie tak? Według były, nie ma to testów. tam mało osób by walczyło, no trzeba o tym otwarcie powiedzieć, no znam to środowisko, ja nie chcę się na ten temat bardziej rozwodzić, ale ja się nie dziwię niektórym, że się suplementują czy z zewnątrz, bo to ciało jest tak zniszczone e, po tych treningach, ty <laughs> też widziałem, że tam jakieś trochę sportowalki uprawiasz, tak? Tak, jak najbardziej. No, no to kurwa, to jest, nie, to jest niesamowite, że ja nie wiem, jak takie ciało miałoby się zregenerować. Ja sobie to robię jakby amatorsko, my tam, nie wiem, delikatnie do tego podchodzimy w triatlonie. Ja nie mam czegoś takiego, że ktoś mnie bije i jestem pouszkadzany. Tam jest to po prostu niepotrzebne. Więc, no nie wiem, no według mnie po coś to jest, że nie wiem, nie ma w niektórych sportach badań, bo według mnie tam po prostu ciało by tego nie wytrzymało dwudziestokrotny, trzydziestokrotny Ironman, to jakie to są liczby, ile się biegnie, ile się płynie, ile się jedzie. Ironman to jest 3800, 180 i maraton i to jest po prostu wielokrotność tej tak. liczby, więc e, 76 na dwudziestokrotny, tak, 76 km pływania, e, 3600 roweru i biegu 844. Jaki z tych dystansów jest najcięższy? Ten najdłuższy? czy bieg? Czy bieg? bieg jest najcięższy, bo jest ostatni. Więc jesteś już wyczerpany psychicznie, fizycznie, i z każdą godziną dochodzą kolejne kontuzje. Więc wiadomo, że bieg będzie najgorszy. A która z tych formuł pięciokrotny, dziesięciokrotny, 20-30 jest najcięższa? Bo zgaduję, że dwudziestokrotny może być cięższy niż trzydziestokrotny na przykład. Dycha jest łatwiejsza od piątki według mnie, bo piątka to jest jedynym, myślę, dystansem, który da radę zrobić bez snu. A jak dochodzi o aspekt snu. No wiesz, jak sen jest ważny, jak tak. ktoś jest zmulony, jak nie wiem, nie śpi dobę, albo jak chcecie się bardzo spać i tego nie zrobisz. To jest taka tragiczna walka przerażająca okrutna, no nie wiem, na dziesięciokrotnym tego nie ma. Jak jesteś wyczerpany po 400 godzinach, kładziesz się na dwie godziny i czujesz się lepiej. Wiadomo, że bardziej boli, ale ten sen, jak już, no nie wiem, zrobisz, to jakoś inaczej się czujesz. nie? Ja na przykład na piątce marzyłem już o, o pościeli, o tym, żeby tak wiesz, się wtulić Milana, poczuć zapach skórki, żeby się przytulić do Agi, mhm. że miałem coś takiego, że marzyłem o tym. A na dyszce tego tak nie masz, bo jakby możesz sobie zjechać i na chwilę się zrzemnąć, bo nie jesteś w stanie po prostu zrobić tego bez snu. I wiesz, że żaden zawodnik nie jest tego w stanie zrobić bez snu, więc nie czujesz jakiejś straty do kogoś, bo wiesz, że każdy będzie musiał zjechać i jakby naładować tę baterię. Jak świętujesz po ukończeniu takiego no, wysiłku fizycznego? Wiesz co? zazwyczaj zostaje nam mało czasu, więc teraz byliśmy koło Miami, więc chcieliśmy ostatni dni spędzić w Miami, a chciałem też, żeby moi przyjaciele fajnie spędzili te ostatnie dni, bo mieszkaliśmy w Clermont, tam się nic nie działo, więc chciałem też, żeby dla nich było ok, więc pojechaliśmy tam, poprzedni wyścig Brazylia, to mieszkaliśmy, to też niektórzy sobie pojechali do Rio, niektórzy spędzili tam czas w tym Buzios, to chyba się nazywało, Buzios, nie pamiętam, ta miejscowość, więc też chcieliśmy aktywnie to spędzić. Ja też nie lubię leżeć w łóżku, bo się wolniej regeneruje niż jak się sobie pospaceruję. Albo na przykład, jak widzę, że oni są szczęśliwi, że się bawią. Więc raczej taki jest relaks te ostatnie dni. Nie jestem w stanie na przykład wiem, świętować alkoholem, bo mam tak poprzepalany przełyk od żeli, że nie wiem, łyk piwa czy szampana po wyścigu i nie dałem rady po prostu pić. Nie? Że to nie sprawiało przyjemności, a nie po to dla mnie jest. Butelka piwa, żeby, żeby się ją katować, nie? Masz kogoś w tym świecie, kim się inspirujesz? W tretonie? Tak. Nie. A jeżeli chodzi o sporty walki, jest jakiś twój ulubiony fighter? Podziwiam Johna Jonesa, mm. bo to jest taki kurczenie pokorny koleś, któremu też się trochę życie rozjeżdżało. Czasem robił dużo błędów, a i tak potrafił, nie wiem, jakoś długo być na topie, walczyć z, jakby z różnymi pokoleniami, mam wrażenie tych zawodników. Mega. Każdy był w mega gdzieś tam formie i on dalej zostawał i miał kolejnych. Wiem, że miał też trudnie, trudne walki kontrowersyjne z Rejesem Bodajże, z Gustafsonem, że tak nie wiadomo było, kto wygrał, ale że jednak i tak on potrafił dalej zostać, potem dalej zawalczyć. Na przykład to, co zrobił z gainem ostatnio, Enganu Męczu, Enganu, dobrze mówię. Wymęczył z gainem, a on potrafił tak, tak go zrobić, tak, nie? Tak, tak, że jakby. I też mu zarzucali, że nie da rady w ciężkiej, że on potrafił po prostu tworzyć historię i według miała takie największe IQ, jak się patrzy na zawodników, nie wiem, no, niesamowite jest dla mnie. Super Widzi, talent, bardzo. tak. Przez z taką wiem. ciężką, bardzo przeszłością i z wieloma błędami, ale faktycznie tak. sportowo moim zdaniem to jest najlepszy zawodnik na świecie, jaki był, jeżeli chodzi o MMA. Tak, ten kabi też był dobry, ale jak na przykład patrzyło się na stójka kabiła, to tam czasem się zastanawiał, dlaczego on nigdy nie był trafiony i zgaszony, mm. jak na przykład Islam. Makacza tak. był zgaszony, pamiętam. I tak samo mógł być kabi, bo oni byli tak szczelni, dawali się trafiać, a Jones był taki kurwa. Mm. Nie wiem, że on to widział wszystko, jakby to był jego świat. Żałujesz, że trochę jest wcześniej to. w te sporty walki nie wszedłeś, że miałbyś papiery na UFC, gdybyś trenował od dziecka? Nie, nie mam pojęcia. Może to nie jest tak, że ja to lubię, ale nie jestem. W... Nie mam obsesji, jak mówił McGregor na tym punkcie. Ja to lubię po prostu. Ja bardziej mam obsesję na tym, żeby być dobrym rodzicem, żeby żeby mieć fajne życie, żeby też jakby wiadomo, że żeby mieć fajne, miłe, przyjemne życie, też trzeba ciężko pracować obok, ale. Ja chyba nie potrafiłbym się tak sfokusować na jednej rzeczy, bo osoby, które tak się fokusują, nie są w stanie miło, fajnie, przyjemnie żyć. Bo to jest coś za coś. A ja staram się tak znaleźć ten balans, żeby tu by być niezłym, a czy dobrym, bo ja wiem, że zrobiłem wielkie rzeczy, ale nie jakieś takie potężne, jak tacy najwięksi ludzie. Bo wtedy wiem, że z czegoś musiałbym zrezygnować. A ja mam coś takiego, że zrobiłem sobie taki balans i. I nie potrafiłbym wejść w coś tak na 100%, jak mówisz o jakimś wiem, UFC, a po drugie to, żeby być takim, to trzeba dużo wcześniej trafić, choć wiem, na gain chyba późno zaczął, jak na 20 On lat. bardzo późno zaczął, tak, to prawda, chociaż niektórzy się śmieją, że nie do końca wiadomo, ile on ma lat, wiesz, że on mówi, że, ma, że jest Rozumiem. starszy niż jest, natomiast to dostał bardzo ciężkie KO w ubiegły weekend, nie wiem, czy to widziałeś. Nie widziałem. Ale to okay. ja się ścigałem, tak? Wtedy? To, było? to była walka pięściarska, ale to był dosłownie ten weekend, także już musiałeś być o, w Polsce. Ja. Ale ty mówisz o Enganu. Yy, tak, o Francji. A ja mówię o Genie. A, bo genie przepraszam, okay, A to, to o genie mówisz. Okej, okay, to widzisz, teraz pięknie, ja się zakręciłem, w głowie walkę. Walczył Anton Ja walkę. nie zawalczył Anton Ja I na przykład tu się cieszyłem, bo nie chciałem, żeby było takie kontrowersje jak po walce z Fiurem, bo według mnie powinna być taka chronologia, no jakby boks to boks i to ma przeważać nad DMA, tak, tak. jeżeli chodzi o same ręce. No myślę, że Francis był po prostu za bardzo przehajpowany. Przeszedł z innej dyscypliny jednak i Antony go wyjaśnił. No, ale przepięknie to zobaczył, jak o, on tak. widział te luki. <laughs> Wspaniałe to było. Robert Karaś jako trener w przyszłości? Ja prowadzę zawodników, jeżeli hmm. chodzi o triatlon. No i tylko tutaj siebie widzę. Nie widzę siebie gdzieś tam jako trener personalny. Jakby, no nie mam, wiem, że to trzeba bardzo dużo czasu poświęcić, a ja nie mam tego czasu, mam trochę inne życie, innej, in, innymi torami idę i nie potrafiłbym tego tak spieniężyć. A jednak, no nie ukrywajmy, pieniądze też są ważne, żeby się dobrze żyło. I ja potrafię zarobić większe pieniądze, tracąc, znaczy nie mogę powiedzieć, że tracąc, ale inwestując mniejszy czas niż jakbym miał być tylko i wyłącznie trenerem. No to jest no nie to, że niewdzięczny zawód, ale po prostu. No miałbym gorszą jakość życia, a nie chcę tego. Dużo do tej pory zarobiłeś? Nie pytam o szczegóły. Myślę, że tak, żeby mieć... Nie wiem, czy do końca życia, bo nie jak będzie inflacja, nie wiem, gdzie będę mieszkał. Jak będę mieszkał w Dubaju, to mi nie starczy. Jak będę mieszkał w Polsce, to mi wystarczy. Natomiast też myślę o swoim synku, więc nie, nie tyle na dużo, żeby być spokojny o, o mojego syna, żeby miał dużo lepszą... Dużo lepszy start niż ja, a chciałem go tak zabezpieczyć, żeby się nie musiał martwić na starcie. Rozpoznawali ci ludzie w Dubaju na ulicy? Tylko osoby z Polski. To jest tak myszowy okay. sport, że. Ale jak już tam gdzieś poznali, razem mnie widzieli, to potem jakby kibicowali, do dzisiaj kibicują, gdzieś mam tam nowych fanów. Ale to osoby, które po prostu na co dzień mnie widziały, gdzieś mnie zaczepiły, się dziwiły, że tyle trenuję. Nie spotkałem się nigdy z tym, żeby ktoś, kto jest osobą publiczną, sportowcem, żeby ktoś mu powiedział w twarz coś negatywnego. Pewnie każdy cię klepie po plecach i mówi, że super, co? Ja też nie, chyba nigdy w twarz mi nikt nie powiedział nic negatywnego. Nawet po tych aferach, tak? Na, co? Na, no wiesz co, jak wyszła afera tego dnia, to wiesz, ile osób mnie zaczepiło? Najwięcej w życiu. Na, na każdej, nie dwa razy się zatrzymałem na stacji, bo gdzieś byłem w trasie, to na, na każdej stacji kilka zdjęć robiłem <laughs> Nawet po walce czy po wyścigu, które nie miałem. I co mówili ludzie? No trzyma się, okay. wierzymy się i tak dalej, nie. Okay, Więc okay. według mnie też mądre osoby nie wypowiadają się gdzieś w sieci. I dlatego też czasem widzi się te negatywne komentarze, bo po prostu mądry człowiek nie traci, on wie jaki jest sens życia. A głupi myśli, że to jest telefon, klawiatura i dojebanie komuś, kogo się nawet nie lubi. Że to nie chodzi o to w tym życiu. I dlatego tak jest. Mądry człowiekowi nawet nie chce się stawać w obronie kogoś, bo on po prostu nie traci czasu na czytanie tego. Chce się rozwijać, chce fajnie żyć, chce poświęcić ten czas rodzinie. Tak normalni ludzie. To jest jakiś ten promil, więc ciężko jest pewnie kogoś takiego złapać na ulicy, kto się do ciebie przypierdoli. I to jest, Robert, piękna puenta. Dziękuję ci za rozmowę. Dzięki. Dzięki, super.